oddział terenowy w Lublinie prowadzi kampanię edukacyjną na temat produktów rolnych i żywnościowych, a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych pod hasłem Kupuj świadomie. Akcja skierowana jest do młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji. Dziś pracownicy KOWR-u byli w Oblęcinie, a wraz z nimi Emil Paliwoda. Pół żartem, pół serio można by zauważyć, że gdyby na Lubelszczyźnie była kopalnia soli, to naprawdę nie musielibyśmy się z tego regionu ruszać, by jeść smacznie, zdrowo, tradycyjnie, ale także nowocześnie. I właśnie to ma uzmysławiać akcja Kupuj Świadomie, organizowana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Rzecz dotyczy, rzecz jasna, nie tylko Lubelszczyzny. Dlaczego warto sięgać po to, co mamy w zasadzie czasem za miedzą czy za płotem, zamiast frykasów na przykład z południowej Hiszpanii? To pytanie do Państwa i mojego gościa. Jest nim zastępczyni dyrektora KOWR oddziału lubelskiego, pani Anna Baluch. Dzień dobry. Dzień dobry. Praktycznie na Lubelszczyźnie mamy wszystko, co jest nam potrzebne, żeby żywić się smacznie, zdrowo i niekonwencjonalnie nawet? Ależ oczywiście, od wielu lat przecież żywiliśmy się zawsze niekonwencjonalnie, czyli zawsze żywiliśmy się z tego, co mamy tutaj dostępne, więc to bogactwo, które mamy, które wytwarzają nasi lokalni rolnicy, w zupełności może nam wystarczyć do tego, żeby przygotowywać zarówno piękne, wspaniałe, regionalne, tradycyjne potrawy, przede wszystkim potrawy bardzo smaczne. No właśnie, a w czym te produkty, które znajdujemy choćby u sąsiadów, są lepsze niż te importowane z różnych zakątków świata, Europy? Należy zwrócić tutaj szczególną uwagę, że te produkty, które mamy właśnie u naszych sąsiadów, u niedalekich rolników, to są produkty, które są bardzo często produkowane w rolnictwie ekologicznym, w systemach ekologicznych. Produkty, które nie są przetworzone lub przetworzone są w bardzo małym stopniu. Produkty, które bardzo krótko leżą w chłodniach czy też w różnych przetwórniach, czyli mamy produkty świeże, pełnowartościowe, produkty pyszne, zdrowe, z których wytwarzamy naprawdę wspaniałe potrawy. Jest to podstawą do tego, żebyśmy właśnie zwracali uwagę na zakup takich produktów i na używanie takich produktów w codziennej diecie, w codziennym żywieniu. Świece chanukowe zapłonęły w lubelskim Centrum Kultury.